Nie wiem, czy wiecie, jak się łapie małpy, bo ustrzelić małpę jest bardzo prosto. Wystarczy strzelba, łuk, dmuchawka i po sprawie. Ale ze złapaniem jest dużo trudniej, ponieważ małpy biegają po drzewach, skaczą po gałęziach. Starzy Indianie długo przypatrywali się małpom, obserwowali ich charakter i znaleźli sposób. W lesie rozstawiali duże skrzynie, ciężkie. Robili tam otwór, tak że małpa mogła włożyć swoją łapę do środka. Tam napotykała na owoc, banana, jakiś inny przysmak, który jej smakował. Ale kiedy zacisnęła owoc, już nie mogła swojej łapy wyciągnąć. Ta dziura była za mała. I bardzo często zdarzało się tak, że małpa, słysząc nadchodzących ludzi, słysząc zwierzęta, nie opuszczała owocu, nie opuszczała skrzyni. Dawała się złapać, zamknąć do klatki za cenę banany. A wystarczyło puścić i wskoczyć na drzewo i człowiek nie miałby z małpą szans. Dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus mówi nam, jak ważne jest, żeby przebaczyć. Uczy nas, ile razy i jak mamy przebaczyć. Na pytanie Piotra, czy mam przebaczyć aż 7 razy, odpowiada, nie 7 razy, ale 77 razy, czyli zawsze. Jak mamy przebaczać? Uczy nas przypowieść o nielitościwym słudze. Warto sobie uświadomić, że 1 talent w tamtych czasach to było 36 kilo złota. To była roczna pensja człowieka, który był wysoko postawiony, który zarabiał spore pieniądze. 10 tysięcy razy 36 kilo. Niesamowita suma, niesamowita ilość złota. I ten człowiek, spotykając swojego brata, kiedy jego dług został mu wybaczony, zaczyna go dusić, bo winien mu jest 300 denarów, 300 dni pracy, też dużo pieniędzy. Ale w porównaniu z tym, co zostało mu przebaczone, to jest pikuś. Pan Jezus wie, że przebaczenie jest ważne, uczy nas tego, jest najlepszym przykładem, jak mamy przebaczać. Wie, że jeżeli pielęgnujemy urazy w naszym sercu, to ta uraza, to pielęgnowanie nie szkodzi temu, na którego się gniewamy, do którego mamy pretensje, ale szkodzi nam. Czyni z nas takie małpy, które trzymają drobnostkę, takie nic, w porównaniu z tym, przed czym puszczenie tego czegoś może ją uchronić. Puszczając urazę, wybaczając naszemu bratu, stajemy się wolni. Możemy biegać, skakać. Wybaczanie jest ciężką sztuką. Dlatego warto, abyśmy w tym czasie Wielkiego Postu przyszli do Mistrza i prosili Go o to, o nauki, jak mamy przebaczać. Warto się zatrzymać i zapytać samego siebie, czy jest we mnie jakaś uraza, jakaś rzecz, którą ciężko mi jest przebaczyć, którą ciężko mi jest puścić, jeżeli po ludzku sam nie mam siły tego puścić, nie mam siły iść ku wolności, to prośmy Pana Jezusa, który jest mistrzem w przebaczeniu, aby przyszedł, wziął to od nas, pomógł uleczyć nasze serce, bo On stworzył nas ku wolności, do tego, żebyśmy żyli pełnią życia, abyśmy byli na Jego podobieństwie.